Siema, witajcie z tej strony, oczywiście Urban, to was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na kanale z naszej serii od złotówki do gotówki. W dzisiejszym odcinku z jednej strony stracimy troszeczkę pieniążków z konta, ale z drugiej pojawi się naprawdę bardzo fajny nowy nabytek, także jest nowy nabytek, na który bardzo ciężko sobie tutaj pracowaliśmy i myślę, że on nam będzie służył. Także no co, na samym początku proszę was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Jeśli nie subskrybujecie drugiego kanału mojego, to zapraszam was do jego subskrypcji, jest to kanał z Reala. Ja sam już sobie będziemy pomału tutaj ogólnie wam opowiem co i jak. Pożyczyłem sobie tak, samochód taki, to jest taka półdostawczak, taka ala ciężarówka. Musimy po prostu na czymś przywieźć ten nowy nabytek. Już pewnie wiecie jaki to jest, po prostu będzie to pług Kuna, czteroskibowy do naprawdę naszej wspaniałej szesnastki. Także no, będzie naprawdę piękny zestaw, już mi uwierzcie, że to będzie pięknie wyglądało. Także już się nie mogę doczekać orki. Tym pługiem ogólnie mamy do przejechania około 215 km przy tym, jak mi pokazuje nawigacja, także kawałek drogi jest. Mam nadzieję, że droga przebędziemy tą drogę naprawdę bardzo spokojnie, bez żadnych przygód. Także pożyczyłem sobie samochód Iveco od mojego sąsiada. Wiadomo, że nie za darmo, dam mu tam zaś 200 za to, że użyczył mi po prostu ten samochód. Dlaczego nie wynajęłem sobie firmy, która mi to przywiezie? No, ponieważ firma wyceniła mi to na jakieś takie 1200 zł za przywiezienie tego pługa, więc no ja sobie wolę sam jechać, troszeczkę kraju sobie zwiedzimy. Lubię też jeździć, więc mam tutaj możliwość pożyczenia takiej, no nie wiem jak to nazwać, to bus, no nie jest na pewno, ale taki półciężarówka mała. Po prostu sobie nią przywieziemy, bo ma możliwość jej pożyczenia. Także oczywiście pług się tutaj nie zmieści, także będziemy musieli sobie pożyczyć jeszcze taką małą tutaj lawetę. Ogólnie pług będzie z wałem, więc tutaj będzie, mam taki ogólnie plan, żeby tutaj włożyć wał, a na przyczepkę pług, żeby to wszystko się jakoś zmieściło. Dlaczego pożyczam właśnie coś takiego? Ponieważ jest to jedyne w okolicy jakby samochód auto, które ma hok z tyłu. Także dlatego sobie go sobie pożyczymy. No co, jest godzina coś koło 18, widzicie na stan konta to 92 tysiące, dosyć sporo. Po odliczeniu tam wszystkiego sprzedaży buraków, taki jest na stan konta. Co, bez zbędnego gadania sobie lecimy, bo już troszeczkę minut minęło. Co, ja wam powiem, no na razie nie pojedziemy. Powiem tak, startujemy coś koło godziny 5, może 6, zobaczę o której wstanę. Tak, żeby wrócić coś do południa. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ja sobie tutaj bramy wszystko pozamykam i idę spać po prostu, żeby wstać o tej 5 i pojedziemy. Także jak będzie już rano, to się widzimy. Dobra, jest blisko godzina 6 rano, jakoś udało mi się wstać. Będziemy sobie już pomału lecieć, najpierw jeszcze musimy jechać po lawetę, bo wczoraj nie było, była brama zamknięta u sąsiada i po prostu tam nikogo nie było w domu. Także nie wiem jak jej wziąć, także wsiadamy sobie do naszego Iveco. No jakoś mi się udało wstać. Na szczęście. Dobra, pomału sobie lecimy. Także mam nadzieję, że nasza przygoda się uda. Mówię, 215 km mi pokazuje, jedziemy do Wrociszowa czy Wróciszów, coś takiego. Dosyć daleko, tam jeszcze nigdy nie byłem w tamtych rejonach, także zobaczymy jak to nam będzie wyglądać. Mam nadzieję, że wszystko się uda, jak mówię. No co, no dosyć wczesna godzina 6 rano, mam nadzieję, że no nie wiem ile, 3 godziny w jedną stronę gdzieś pojedziemy. Może z powrotem nawet troszeczkę dłużej, no bo pojadę gdzieś koło 80 maksymalnie na godzinę, wiadomo, z tym pługiem. Nie ma co szybciej tam jechać. Czekajcie, tutaj do nas tylko sąsiada rolnika, także sobie jedziemy po lawetę. Mam nadzieję, że no oni już chyba wstali, bo widzę, że światło pali. Tam muszą iść do obrządku, do krów, także widzę, że już wstali, no ale nie będę ich budził. Dowód od przyczepy mam, wszystko mam, także o, tutaj widzicie, nawet furtka otwarta. Włożymy sobie bramę. Tu jest tutaj ta laweta. Jeszcze mi tutaj światło wczoraj łączył, bo jednej lampy nie było. Także wczoraj mi tutaj jeszcze mówił, że łączył tam światła sąsiad. W sumie taki sąsiad troszeczkę dalszy. Dobra, sobie cofniemy, podczepimy, no i mówię, będziemy zmykać po tym pług. Myślę, że nowy nabytek, no bardzo, bardzo, ale to bardzo fajny. Jest to no, chyba jeden z lepszych nowych nabytków, jaki na razie do tej pory będzie. Chociaż nie no, pojawi się jeszcze jeden, naprawdę uwierzcie mi, że nowe nabytki będą spoko. Dobra, cyk, podczepione wszystko. Widzicie, ładnie wszystko świeci. O, ładne światło mamy, więc możemy nawet w nocy jechać elegancko, także... Tam już nie będę ich budził, oni już wstali, widzicie, światła się palą, więc...
Może już sobie w oborze są nawet, nie wiem, dobra, patrzymy tam. Bo dowód mam, wszystko mam, pozwolenie mam na żeby sobie pożyczyć tą, tą lawetę, więc nie muszę tam iść do nich. No co, ja sobie pomału już będę leciał, wszystko mam. To co powinienem mieć. Pomału sobie polecimy. Mówię, no około 3 godzin nam się zejdzie, jak będziemy gdzieś tam dalej. To później wiadomo też wam, nie będę wam całej trasy wiadomo nagrywał, no bo ile przecież można. Ale tak myślę, że z większą część sobie przejadę po prostu w samotności. Nic wam tam nie będę nagrywał, bo też dużo baterii, z tego co widzę mam 60% baterii, więc nie jest to jakoś dużo. Jest już ciemno. Ogólnie spoko. Nie widać nic. Ten wóz jest taki, że niby mam światła zapalone, ale jak wejdę do środka, to tego nie widać. Więc spoko. Jeśli niby mamy światła, ale ich nie mamy, to ogólnie jest taki mankament tego samochodu, no ale pomału sobie jedziemy. Także no co, jak będę gdzieś bliżej, to już się, mówię, będziemy widzieć. Nie wiem gdzie, na ilu kilometrach, zobaczymy, jak mi to pójdzie ta podróż. Także do usłyszenia. Także ja już jestem praktycznie w, no, 3/4 drogi za mną. Jestem w Polkowicach na stacji. Zrobiłem sobie chwilę przerwy, tak z 15 minut, także za chwilę będę ruszał. Jest coś koło 8:47, także no jeszcze tak nie wiem ile, 50 km chyba mi zostało. Także myślę, że taka niecała godzinka jazdy i powinienem być na miejscu, za chwilę ruszam. Mówię, że sobie chwilę przerwy zrobię. No i co, będziemy już, myślę, że jak będziemy na miejscu, to będziemy się widzieć, także no co, widzimy się później. Także dobra ludzka, ja już dojeżdżam, także po prawie 3,5 godzinnej trasie już jestem na miejscu, gdzie dojechaliśmy do dealera, agrohandel. Jesteśmy już na miejscu, także nie wiem tutaj zaparkować, bo jest mało miejsca za bardzo. Dużo maszyn widzicie tutaj jest. Zostaniemy tutaj, żeby nie zawadzać tutaj nikomu. Tutaj staniemy i pójdziemy do biura. Dobra, to sobie staniemy, myślę, że będzie ok. Włączymy naszą furgonetkę. Właściwie nas sprzęt, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, czy to jest ciężarówka, czy coś w tym stylu. Taka ala mała ciężarówka, także no co, no dzisiaj idziemy już do biura. Widzicie, trzeba iść do biura tej agrohandel. I pan powinien nam wskazać pług i powinniśmy się jakoś tutaj dogadać. O, tu jest pan. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja po odbiór puga Kun. Myślę, że byliśmy tam godani, rozmawialiśmy przez telefon, także to ja. Po czwórkę z wałem. Tak, tak. Dobra, to już idę. Także, nie, najpierw chodź. Załadujemy? A czym pan przyjechał? No taką, nie wiem, ala furgonetką z lawetą taką. Aha, no dobra. No nie wiem, myślałem, żeby pług tutaj włożyć na tył, a ten wał na tą, na pakę tu, nie? O. No, najlepiej będzie, bo pług jest większy. No, tak by dało radę i wtedy nie wiem jak tam. Bo pług to jest ten tutaj, nie? A no tak, to jest tutaj ten, no to widzę, że dwa nawet macie. Także w zapasie jest jeden. No tak. Ładny jest, to jest ten co oglądałem sobie na stronie. Także no ładny pług. I tu masz pan ten wał, nie? No tak, wał właśnie też zamawiałem. Coś takiego właśnie, no. Ładny, ładny. Dobra, to my nie wiem jak to teraz zrobimy. Najpierw pług. Do wału to by trzeba było. Tam stoi New Holland z. Albo tam ładowarka widzę jest, o. W tym. Może ładowarką? No, ładowarka, bo ładowarka akurat ma widły. O, właśnie. Może. No nie wiem, to najpierw załadujemy pług, to bym ten, jakoś tutaj podjechał. Nie, znaczy lepiej teraz najpierw wał. Dobra, to ja jakoś tutaj podjadę. Kurde, jak tutaj stanąć? Myślę, że... Dobra, jakoś tutaj tak zajadę. Bliżej to może się uda. Dobra.
Dobra, otworzyłem burtę. O, tu już widzicie jedzie. Nie wiem, czy tutaj się zmieści. Widzicie, New Holandy są, kurde. Bardzo, bardzo tutaj dużo sprzętu jest. Głównie też z New Holanda i Kuna. No, ale to jest właśnie też główna siedziba New Holanda. Też widzicie, tam nawet jest znak New Holanda. O Jezus, jaki duży sprzęt tu jest. Wał jest ponad ciężkie, może coś koło 600 kilo, także no, nie wiem, czy będziemy musieli to jakoś turem ładować. Bo niby on tutaj ma zaczep na ten, ale z tego co mierzyłem, to nie mieści on się na moje ramiona, także żadnym ciągnikiem tego nie przewiozę. Już troszkę musiał go pan tutaj pchnąć, żebym burtę zamknął. Tą prawą stronę. Lekko, tylko lekko, pomału. Jeszcze. Dobra, będzie git. Także no wał mamy załadowany, chyba nie będę tego spinał, bo po co, jak jest w sumie burta, to nie będziemy nawet tego spinać. Teraz by trzeba pług załadować, to sobie tutaj cofniemy. Ja już sobie cofnę tu tak, uj, żeby nie rozwalić tutaj niczego. Cyk, i teraz do tyłu wycofamy elegancko. Nie wiem, o widzicie, fender już pan bierze. Powinno to jakoś iść załadować, nie? Mam nadzieję, że się uda. Pomalutku. Cyk. Teraz nie wiem, czy on tu wejdzie na szerokość, bo on ma chyba 2 metry robocze. Także zobaczymy. No powinno wejść to jakoś tutaj na tą lawetę. Mówię, chcieli mi tutaj to przywieźć, no ale 1500 zł to jest troszeczkę drogo. Mówię samemu, w własnym zakresie to sobie przywiozę. Oj, teraz tak, to by trzeba teraz wykręcić, chyba w prawo. Się pan, w prawo pan wykręci. Tak na maksa. Jeszcze. O, dobra. Może pan opuścić. Dobra, powinno być. Ej, nie, to poprawimy troszeczkę ładowarką czy czymś. Trochę by trzeba poprawić czymś tutaj. Czy nie Holandem, nie wiem. Trzeba go pchnąć bardziej. O, coś takiego właśnie. Dobra. No. No, powinno być. Coś by trzeba jeszcze przestawić. Niech pan ładowarkę weźmie, może kogoś przestawimy go. O, dobra. Tu się zawiesiło na tym, na błotniku mi. Też nie moja laweta, to musimy tutaj uważać, żeby nie zarysować. No i co, taki zestaw będzie. Teraz będziemy musieli naprawdę bardzo pomału jechać, no bo wiadomo, to jest ciężkie, pół waży, nie wiem ile, no z 2 tony może waży, niecałe. Także troszeczkę waży, no ale... Żeby nie bujało tą lawetą, to mówię, pomału sobie pojedziemy. Tutaj by trzeba tylko ten przód troszeczkę przestawić, myślę, że on będzie dobrze siedział już. No, także tak to dzisiaj wygląda załadunek. Tam już jedzie pan ładowarką. Hops. Także 9:30 jest coś koło tego. No 3,5 godziny gdzieś jechałem. Bo przerwę miałem tak z 15 minut. Też korki były. Ale dojechałem, także myślę, że do 15 wrócę do domu ze spokojem. Na dół. Jeszcze. Dobra, do góry, lekko. Góra. I teraz by trzeba do tyłu może skręcić na maksa. Jeszcze. O! Jeszcze. Dobra, na dół teraz. Powinien siedzieć. O, jeszcze troszeczkę by trzeba. Bo krzywo jest. I tak samo. O, dobrze. O, pięknie. Naprawdę mega do tyłu. Na dół teraz. Troszeczkę do góry. I teraz by trzeba jeszcze tutaj te koło przestawić. Gdzieś tutaj przepchnąć go w tą, bo koło tutaj mi się opiera. Siedzieć. Dobra. Czemu on tak nie siedzi coś? Siedzi. Dobrze jest. Dobra. Dobra. No udało nam się tutaj, widzicie, przepchnąć. Stoi stabilnie dosyć. Także no pasami niestety go tak nie zepnę jak chciałem. Albo no nie, jakby nie obejmuje to tak. Tak dziwnie jakoś jest w tym farmingu, że nie obejmuje tych pasów. Nie wiem dlaczego tak jest w sumie. Czekaj. Pomóc tu jeszcze panu przy czymś? No myślę, że już wszystko bym miał zrobione, widzicie, pasami. Widzicie pan, pasami jest pospinane, wszystko elegancko. Także myślę, że możemy iść do biura podpisać umowę. Ktoś tutaj zamknę jak, tutaj. Jak najbardziej. Nic tutaj się nie stało, dobra. Także idziemy do biura podpisać umowę. Także no z ludziska dogadałem się z panem, podpisaliśmy umowę.
oficjalnie stargowałem 500 zł, także za 31 tysięcy udało mi się kupić ten pług, no bardzo tanio. Także tutaj dziękuję za współpracę z panem. Polecam tutaj Agro, sieć Agro Handel w Rociszowie. Naprawdę mega tutaj sieć, mega tutaj przyjazna dla mnie na przykład była. Także tutaj też oferty nawet dla New Hollanda dostałem, także może w przyszłości sobie coś kupimy. Także no ja tutaj dziękuję panu Tomkowi za to, że mi tutaj pomógł naprawdę załadować to wszystko i że tak fajnie mi tutaj ugościł, także ja sobie będę leciał pomału, także dziękuję panu. Również dziękuję i miłej drogi. Także no, dziękuję bardzo. Także naprawdę polecam tutaj ten sklep, no mega mnie ugościli, naprawdę za fajne pieniądze mi się udało kupić, myślę, że 31 tysięcy to jest nawet mało jak na taki pług. No ale tak on po prostu kosztuje, taka cena jest, jakaś przecena tutaj była, więc mega mi się to podoba. No i co widzicie, to taki jest ten sklep, jakieś tutaj fendy, z tego co wiem, ten fendy jest na sprzedaż, ten Fiat, wszystko tutaj co jest na placu jest na sprzedaż, także no sporą to ma wartość na pewno. Widzicie, jeden pług jeszcze został kuna, także jeśli ktoś by był chętny, to może pisać w komentarzu. Myślę, że tutaj by się dogadał z tym panem. No co, ja już będę leciał pomału do domu. A widzicie, wszystko jest zapakowane, stabilnie dosyć jest, także wsiadamy, włączamy światełka i lecimy do domu. No mamy jakieś 3 godziny drogi do domu, więc troszeczkę to jest. Może teraz sobie koguta włączymy, żeby ludzie tak bardziej też na mnie uważali w jakiś tam wiadomo sposób. No i co, myślę, że nie będę już nagrywał po drodze, bo mam 15% baterii w GoPro. Także widzimy się, myślę, że w domu, no bo co wam mam dalej nagrywać. Także co, ludziska, ja już przyjechałem. Jest coś koło godziny 15, także wiecie, biorę się zaraz ładunek. No jakoś mi się to udaje rozładować 60, ale powiem wam, że jak miałem obciążnik, to mi podnosiło tyłek, więc musiałem zaczepić bronę talerzową. Teraz jak widzicie, jakoś to idzie. Jest mega ciężki ten wał, nie wiem dlaczego, ile on waży, ale widzicie, nawet mi się wydaje, że z broną talerzową mi lekko trochę jakby chciało podnieść ten tyłek. Co wam mogę powiedzieć, no podróż dosyć no przebiegła, no myślę, że pomyślnie. Jestem mega zmęczony, przyjechałem coś koło 14, coś przed było, 13.47, coś takiego była godzina jak wróciłem, więc no coś tam koło 8 godzin mnie nie było w domu. No ale co ja wam mogę powiedzieć, no troszkę tam mi się zeszło w biurze, znaczy w biurze, u dealera mi się troszkę zeszło. Podróż tam myślę, że nie wiem, trwała niecałe 6 godzin, nie no, coś koło 6-7 godzin trwała podróż z przerwami, godzina u dealera, więc tak się to zeszło. No co, weźmiemy sobie teraz 16 i zdejmiemy ten pług i wam pokażę, jak to będzie wszystko wyglądać. Także no powiem wam, że tak, z mega jestem zadowolony z nowego nabytku. Także mega mnie on cieszy. Teraz na koncie widzicie zostało nam 64 tysiące, więc nie jest to jakoś dużo, ale będzie jeszcze nowy nabytek jeden, więc no przydałoby się tych pieniędzy troszeczkę więcej. Dobra, nic nie jedzie, możemy sobie koguta włączyć. Czekajcie, tylko otworzę sobie hops, podjazdy, czekajcie. Dobra, podjazdy otwarte, wsiadamy sobie do naszej 16. Cyk. Teraz zobaczymy, czy da radę. No jestem ciekawy w sumie orki. Na razie orki chyba nie będzie. Zobaczymy, może. No na zimę chyba nie będziemy sobie orać. Oj. Dobra. Ty, no kurde, ładnie to wygląda. Nawet nie drgnie w sumie przodek. O, ale zestaw piękny. Naprawdę to będzie coś pięknego. Zobaczymy, czy mam w ogóle... No dać radę powinien dać, bo myślałem nad piątką, mówię, piątka będzie za duży pług, czwórka w sam raz. Także myślę, że mega zestaw będzie, na tych górach powinien sobie radzić jakoś w jakiś tam sposób. Czekajcie, żeby to tutaj nie przywalić w lusterko. O dobra, udało nam się. Tą 60 gdzieś trzeba dalej wjechać jakoś. Jak my teraz wjedziemy daleko, to podwórko by trzeba tam dalej wjechać głębiej. Teraz, żeby wykręcić. O, dobra, cyk. Szkoda, że mi nie pasuje tutaj na podnośnik ten wał. Żeby go na podnośniku, to wtedy wiadomo, bym sobie go na podnośniku jakoś tam wziął. Czekajcie, żeby nie zarysować. O, patrzcie, teraz
Jak wziąłem tą bronę, to leżą to mi przodek podnosi, a jak wezmę wał, to mi tył podnosi, lol. Także pozdrow sobie. Cofniemy sobie tutaj. Dobra, nie sobie tutaj stoi 60. Przejdziemy sobie 16 i wam pokażę cały zestaw, jak to będzie ładnie wyglądać wszystko. No tak, prezentuje się cały zestaw już po złożeniu z lawety i po, że tak powiem, ułożeniu obok siebie. Tu widzicie wał, postawiłem obok pługa, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Będą tutaj trzeba to jeszcze wszystko rozłożyć, wyregulować, żeby to ładnie szło za pługiem, elegancko. Dostosować szerokość tych ramion. Także no tak to będzie wyglądać, zobaczymy jak to będzie się sprawować w orce. Mam nadzieję, że nowy nabytek wam się podoba tak jak i mi. Bo jest to naprawdę chyba jeden z lepszych nowych nabytków, jakie do tej pory udało mi się nabyć. No mega ciężko na to pracowałem. Myślę, że zasłużony nowy nabytek też dla Ursusa, bo to jest chyba też coś pięknego, że będziemy sobie takim zestawem pracować. Także no co, ja wam dziękuję za ten odcinek, kto dotrwał do tej pory, napiszę, hashtag nowy nabytek, także będę mega wdzięczny za to, jeśli ktoś napisze. I co, dziękuję wam za wytrwanie do końca. To by było na tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, na razie. Do kolejnego. Cześć.